Cześć, tu Eko Kreatywna. Witam Was na moim kanale i dzisiaj będzie cudowny filmik. Oczywiście, jak inaczej mogłabym mówić. Dzisiaj jest filmik, słuchajcie, z mojej wyprawy lumpeksowej do Wadowic. I byłam w sklepie na Barskiej, wreszcie. Polecam bardzo ten sklep. Bardzo rzadko mam okazję tam być, niestety, bo zazwyczaj bywam w Wadowicach w sobotę, w weekend po prostu, gdzie mogę wyjechać trochę dalej. No i niestety, ale w soboty ten sklep jest czynny tylko do 13, w związku z czym no, nie zdążam zazwyczaj tam po prostu dojechać na czas. A próbuję zawsze, ale jest to jednak kawałek drogi, zanim się człowiek wybierze. No to zazwyczaj właśnie jestem za późno, dlatego tym razem udało mi się zdążyć. Byłam w dzień poprzedni, w poniedziałek rano i pokażę Wam po prostu piękne zakupy. Nie wiem, czy wiecie, ale tam na Barskiej jest sklep vintage na parterze, natomiast na górze jest normalna odzież używana, taka współczesna, powiedzmy, w cudzysłowie. I naprawdę są bardzo dobre ceny, także już Was zapraszam na cuda vintage, po prostu cudawianki. Byłam też przy okazji w sklepie, nowym sklepie, w którym jeszcze nie byłam nigdy, Vive Profit w Wadowicach. I ten sklep też Wam pokażę przelotnie i kilka rzeczy też w nim kupiłam, bardzo, bardzo fajnych, w tym jedną też super perełkę vintage. Także naprawdę już się nie mogę doczekać ciągu dalszego i będziemy oczywiście oglądać, mierzymy. Jeśli lubicie tematykę mody, dobrej jakości materiałów, vintage i tak dalej, lubicie oglądać filmy second handów, to Was zapraszam na mój kanał do subskrypcji i bardzo będę wdzięczna, jak polubicie ten film. Oczywiście ponownie przepraszam za wiatr i wszelkie efekty dźwiękowe, jednak mimo wszystko wydaje mi się, że atmosfera w tym tutaj studio tarasowym jest po prostu taka sielankowa, że nie chce się iść do gorącego, nagrzanego studia w domu. Nie mam tam klimy, wiecie. Zaczniemy od krótkich relacji, a potem lecimy już do zakupów imiennych. Cześć, kochani. Tu Eko Kreatywna. Witam Was przed sklepu na Barskiej w Wadowicach. Odzież vintage. Idziemy zobaczyć, co tam jest. A już widziałam przez szybę, że są cuda. I wcale nie drogie, podobno. Sklep już Wam kiedyś pokazywałam. Jest naprawdę fajny. Tutaj była bardzo fajna suknia, taka balowa, w pięknym kolorze. Rzeczy są ogólnie vintage, rzeczywiście w dużym stopniu, ale nie wszystkie są takie true vintage, niektóre są takie w stylu vintage też, ale naprawdę jest fajny asortyment, jest duży wybór, są bardzo różnorodne rzeczy i naprawdę też bardzo przystępne ceny. To naprawdę jest dzisiaj rzadkością. No, jest też tych rzeczy dużo, więc jest w czym wybierać, tak jak mówiłam. I naprawdę powiem Wam, że ja zawsze jestem bardzo zadowolona z zakupów w tym sklepie. Tutaj była ciekawa spódnica, ale była bardzo, bardzo maleńka i też nie wzięłam jej nawet pod uwagę, szczerze mówiąc, bo takie małe rzeczy bardzo często, bardzo długo wiszą w moim sklepie. Po prostu nie ma aż tak dużo osób w takich rozmiarach. Duży wybór butów, aczkolwiek buty akurat w tym sklepie, powiem Wam, te buty vintage rzadko zdarza mi się tam kupić. Niestety jednak tych butów takich w super dobrym stanie nie ma za wiele. Był fajny żakiet tutaj, kombinezon też, ale całkowicie sztuczny. Mimo wszystko jednak nie kupuję rzeczy sztucznych, nawet jeśli są bardzo vintage. No i tu już mamy mierzenie, jedwabną chustkę mierzę, a sukienka to jest ta, której przyszłam. Piękny, przepiękny pasek, był z lat 80. Niestety miał urwaną jedną część. Katana z dżinsu, super zdobiona, bardzo ciekawa, bardzo mi się podobała ta katana, była naprawdę ciekawa, super. Jedwabna bluzka i spodnie, które są od kompletu, są one z wisko, widzicie tutaj górną część tych spodni, zobaczycie to później szczegółowo, już mierzymy, ale naprawdę było to coś niepowtarzalnego, trzeba przyznać. Tutaj są znowu spodnie wiskozowe, bardzo fajne, bardzo wygodne, cieniutkie, luźne, fajnie uszyte. A tutaj perełeczka, komplet, który też zobaczycie, mierzymy i o którym Wam bardzo szczegółowo opowiem. Sukienka vintage od H&M, naprawdę vintage. Tutaj druga sukienka w przesuperowym materiale i wełniany, piękny żakiecik z Zary oraz cropped żakiecik z lnu, też fajny. Żakardowa kamizelka, naprawdę robiła mega super wrażenie. I jedwabna koszula, bluzka właściwie bardziej. Zapraszam Was dzisiaj do Vive Profit w Wadowicach. Jeszcze tu nie byłam. Sklep jest chyba niedawno otwarty, bo jak ostatnio byłam, go jeszcze nie było. Lecimy zobaczyć, co dzisiaj i w jakich cenach.
ceny były no takie, jak to są zwykle w Vive Profit. Nie było oczywiście jakiejś dużej przeceny. Była tam, wydaje mi się, jakaś procentowa wyprzedaż, ale no nie było to jakaś bardzo duża wyprzedaż. Tutaj widzieliście lnianą spódnicę maxi i piękną spódnicę z wiskozy oraz cudowną po prostu spódnicę vintage. Sandały ze skóry nowiutkie, naprawdę nowiutkie Caprice. Super buty jak nowe vintage w świetnym stylu i jakości. No i bardzo fajne baleriny, które bardzo, bardzo mi się podobały, powiem Wam. Też fajnej marki, Augusto. Sukienka, którą tu widzicie z bawełny, jest już sprzedana, a tutaj sukienka, którą kupiłam dla siebie, bardzo zachwycił mnie materiał oraz wiskozowa sukienka w stylu takiej koszuli. Moi drodzy, zaczniemy oczywiście od sklepu na Barskiej i powiem Wam, że byłam tym razem tylko w tej części vintage na dole. Nie miałam czasu już pójść na górę, bo też no, był to też dzień, gdzie musiałam iść też do sklepu, byłam umówiona, więc miałam ograniczony czas zakupu, mniej więcej godzinę na każdy sklep. Na ten drugi nawet mniej, no i dlatego tylko tyle rzeczy, ale naprawdę jest ich dużo. I zaczynamy, słuchajcie. Pokażę Wam najpierw drobne rzeczy, akcesoria, które mi się udało kupić. Naprawdę piękne. Dwie jedwabne chusty, w tym jedna jest taka z frędzlami, no patrzcie, jakie cudo vintage. Prześliczna w taki rzucik, nie wiem, czy będzie widać, może się uda. No w każdym razie jest to vintage chustka z frędzlami, stan idealny, przepiękny, gruby jedwab. No naprawdę cudowna rzecz, przepiękna rzecz. Także jestem naprawdę tymi zakupami, słuchajcie, tak zachwycona, chyba tam będę musiała częściej planować wizyty w tym sklepie. Kolejna chustka jest w stylu lat 70. Takie lekko psychodeliczne barwy, jest też jedwab to, jest to napisane na metce, oczywiście można sobie tą metkę później odciąć. Piękny szalik, w zasadzie właśnie to jest taki szal, ręcznie obrabiany, bo to dobra bardzo marka jest. Naprawdę śliczna rzecz też. No kolory są, przyznajcie, bajeczne, nie wiem czy sobie nawet tego szalika akurat nie zostawię, bo to są moje kolory i bardzo do wielu rzeczy będą pasować, ale szalik jest... No nowiutki, po prostu jest to nowy, markowy szalik z jedwabiu, także wow. Będę dzisiaj tak dosyć szybko z tymi rzeczami szła, wiecie co, bo naprawdę jest ich dużo, więc nie chcę Was tu zanudzić też. Teraz słuchajcie, zaczynają się właśnie te cuda na kiju, vintage. Zacznę od czegoś najmniej vintage, ale za to z super składem też z tego sklepu. Tutaj jest zarowa narzutka z wełny, z bawełnianą podszewką, piękna. Widzicie? 100% wełna, patrzcie jakie piękne wzory, bardzo ładne rękawki i naprawdę super stan, słuchajcie, tu nic nie się nie dzieje z tym. Jest to taka kurtka zapinana na zamek, strasznie mi się podoba, więc nie wiem czy nie zostanie ze mną, ale chyba, że mnie ktoś przekona, to będzie może mogła powędrować do kogoś. Piękne takie 3/4 rękawki, to jest coś letniego, bo wiecie, wełna taka cieniusieńka jak tutaj. Może spokojnie być na chłodne wieczory w lecie, tym bardziej, że podszewka jest bawełniana. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda ta rzecz. Taki nowoczesny krój oversize'owy, fajne rękawy, piękne hafty są. Naprawdę śliczna rzecz. To jest SK, słuchajcie. SK oversize made in Morocco. I kieszenie są nierozprute, także też super, piękna rzecz. Nie wiem, jak ją dzisiaj zestylizować w taki upał, ale może się uda do takich jednych jasnych spodni, które tu mam, albo do sukienki. Zobaczymy. Kolejna mega piękna rzecz to kamizelka rozmiar 36 od Bardelle. I zobaczcie na to, na ten brokat złoty. Piękna, z tyłu też ozdobiona. I patrzcie, no naprawdę, ta kamizelka jest cudowna. Jakie ma guziczki piękne. Nie jest to w ogóle moja kolorystyka, ale kamizelka jest boska, jeśli ktoś lubi jesienne kolory. W ogóle to może być super rzecz do stylizacji na jesień, do na przykład brązowych spodni, do takich rudych, do jakiejś spódnicy vintage na przykład skórzanej albo coś takiego, do czarnych spodni, takich jak ostatnio pokazywałam, szerokich, to na przykład super zbiera pas i będzie rewelacyjnym dodatkiem, bardzo modnym, bardzo... takim, no naprawdę, super jakościowym. Wiecie co? Jest to wiskoza oczywiście. Lame i lama. Wiskoza, lama i dodatek akrylu, więc wcale nieźle.
lejm to może jest właśnie to ten metal. Tak mi się wydaje, bo no bo jest zdecydowanie tutaj włókno metaliczne, bo czuć w dotyku. Piękna rzecz, przyznajcie sami. Jest mega, mega przepiękne. Tutaj dwie rzeczy, które mi się skojarzyły kolorystycznie. Dlatego tylko tak zrobię. Spróbuję właśnie wystylizować ten krawat jako pasek do sukienki. Piękna sukienka. Sukienka oczywiście z typu tych niemieckich, landowych, ja to mówię. Ale naprawdę mega jakość. Guziczki oczywiście wszystkie są z masy perłowej. Pokazuję Wam tu jeszcze nie zapięto, bo tych guzików jest dużo do zapinania. I to jest taka M-ka znowu. Wydaje mi się, że nawet może L-ka, ale bardziej M-ka, bo jednak na mnie ta sukienka w biuście znowu jest tu i w pasie lekko za duża. Lekko. Czyli właśnie najlepsza chyba byłaby na rozmiar M, ale zobaczcie na ten cudowny materiał. Naprawdę piękna, gruba bawełna, jakościowa, w ogóle totalnie jak nowa. I to jest taki wzór sukienki, który spokojnie można nosić współcześnie, wcale nie musi to być część kostiumu, bo naprawdę, no patrzcie. Cudo na kiju. Jak nowa sukienka, śliczna, gruba, nieprzezroczysta, guziczki się zapinają do dołu. Nie ma tu żadnych dziwnych myków, takich, że trzeba sobie gdzieś przypinać czy coś, po prostu fajnie się zapina na guziki, jest piękna, a tutaj mamy krawat od Kenzo jedwabny. Patrzcie, oryginalny Kenzo krawacik, super wzór, bardzo ciekawy i jako pasek, i jako krawat do koszuli, taki kontrastowy element. Ta-dam! Naprawdę powiem Wam, że ceny są bardzo dobre w tym sklepie, warto tam pojechać, bo naprawdę można kupić piękne rzeczy, niedrogo i no super, ja zawsze jestem w dobrym humorze po powrocie stamtąd, bo to są tak cudowne rzeczy zawsze. Akurat trafiłam, że panie dokładały tam rzeczy, więc mi się udało super trafić, zaraz zobaczycie, jakie jeszcze mega perły były. Jedwabna bluzka w chiński wzór, piękna. Wiecie co, Wiktor się namierza na tą bluzkę, mimo że jest damska niby, ale może to być też jako taki t-shirt, dlaczego nie w sumie? On lubi takie rzeczy typu na scenę, czy na jakieś takie swoje eventy. Naprawdę piękne. To jest w smoki takie, więc niby wzór mógłby być też taki męski, że smok. Kolorystyka jest cudowna, jedwab 100%. No, mnie ta rzecz też zachwyca, powiem Wam. Ja kocham takie wzory. I to jest taki właśnie tradycyjny chiński wzór w cudownych kolorach. Wow. Naprawdę, no szok. Szok. Teraz pokażę Wam piękne komplety. No i tak, tu mamy komplet w rozmiarze 40, czyli taka MKL-ka, naprawdę jest cudowny. Spodnie są na 38 zdecydowanie, na mnie są tylko trochę luźne, ale patrzcie na to. Oczywiście komplet z wiskozy marki Duo, typowy vintage i co więcej, moi drodzy, ten komplet jest z lnu i jedwabiu, prawie po połowie. Patrzcie, jakie piękne detale, jaki piękny kolor szałwiowy. Naprawdę to jest cudo. Wiecie co, ja trochę taki styl postarza, powiem Wam szczerze. Więc ja jakbym miała nosić taki komplet, to bym sobie zrobiła z tego żakietu, chociaż trochę szkoda go, przyznaję. Albo krótką taką bluzkę cropped, żeby mieć właśnie do tych spodni z wysokim stanem, jako bluzkę po prostu, a nie jako żakiet. Bo taki długi żakiet, trochę szkoda zasłaniać tych spodni. Spodnie są bardzo fajne, zaraz zobaczycie mnie w całym komplecie. Piękne guziki, właśnie takie vintage. W ogóle bardzo fajny krój to ma i to jest bardzo fajny żakiet. No chyba, że właśnie cropped bluzeczka, a to nosić jako taką narzutkę, nawet rozpiętą, bo też będzie to wyglądać fajnie. Piękny materiał. No, że też takie rzeczy w takim stanie po prostu jeszcze można kupić, jestem w szoku. A strasznie wiatr wieje, wybaczcie. Spodnie też mają piękne guziczki. Ja zawsze, zanim takie coś puszczę dalej, to guziczki doszywam, ale patrzcie się na to. No jejku, mam, no nie wiem, trochę liczę, że to będzie dobre na mnie. Te spodnie są szerokie, ale nie aż tak szerokie, wiecie? Może uda mi się to jakoś ograć, albo nawet trochę zmniejszyć. Patrzcie, jakie cudo. No spodnie z jedwabiu, normalnie jedwab z lnem. Kolorystyka, kocham taką kolorystykę. Moja po prostu, totalnie. Piękne, to jest cudowne. Wystylizuję Wam to tak, jak właśnie powiedziałam. Trochę zapięte, trochę rozpięte z jakimś topikiem. Zobaczcie, jak można to fajnie ograć. Cudowna rzecz.
No, takie komplety kocham. Drugi komplet kupiłam z wiskozy. I to jest komplet, który być może będzie kostiumem scenicznym. Na razie jeszcze jest jeszcze możliwość, że będzie od sprzedaży, ale może też się okazać, że będzie to po prostu kostium na scenę po przerobieniu. Tak to wygląda. Takie szarawarowate spodnie, też właśnie w stylu z wysokim, na pewno z wysokim stanem. Przepięknie wykonane, patrzcie jakie, to jest niewyprasowane, ale wiecie co, to się na razie nie opłaca mi tego pracować, bo będę to jeszcze tutaj trochę przerabiać, więc jest tak poglądowo wyprasowane. Tutaj ma taki jakby crop top, że brzuch widać i też piękne guziki. Tutaj ma takie w ogóle, widzicie, dlatego mówię, że to się nadaje na kostium sceniczny, bo można to jeszcze coś tam elementów podoszywać i będzie świetna rzecz. Długi taki lejący materiał, to jest właśnie takie trochę jakby tie-dye'owe. Firma Unique France, francuska rzecz, słuchajcie, rzeczywiście jest unikalna. No naprawdę, chyba jeszcze tak fajnych zakupów tam nie zrobiłam, to chyba są moje najlepsze do tej pory zakupy. Spodnie są też na mnie dobre, więc wiecie. Dobrze, trzeba się zastanowić, ale no mimo koloru jednak jestem w stanie zrezygnować z tego kompletu. Bo jeżeli miałby to być kostium na koncert, no to wiecie, nie ma opcji, nie? Słuchajcie, lecimy dalej. Był jeszcze jeden komplet, ale ta bluza była nie za fajna, tak szczerze. Więc z wiskozy oczywiście. Jest to też vintage. Bardzo za to fajne są te spodnie. I mają dodatkowy pasek. W ogóle świetne są, patrzcie. Ekstra. Piękny, wpasowałyby do tej bluzki lnianej z ostatniego filmiku. Piękny wzór, właśnie paseczek do zbierania i to są takie trochę 7/8. Coś tutaj jest troszeczkę, widzę, że plama jest w jednym miejscu, ale to się spierze na 100%, ale naprawdę mega piękne spodnie. Bardzo, bardzo fajne, bardzo modne, bardzo cieniusieńkie i to jest raczej właśnie SK, słuchajcie. SK Max MK. Z kieszeniami. Wow. Do tych spodni Wam przymierzę jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, oj, taki vintage'owy żakiet Erherzer Sportive Couture, made in Austria. Tak, jeżeli to jest sportowe, to ja jestem lemurem, naprawdę. Popatrzcie, to ma być sport. Okej, okay. może w którymś tam stuleciu to był sport. W każdym razie, takie rękawy bufiaste, krótki, to jest taki crop top właśnie, bluzka z lnu z piękną wiskozową podszewką. Bardzo fajna rzecz, bardzo oryginalna, może być właśnie do spodni z wysokim stanem, do sukienek, 100% len, oczywiście, że tak. I jak mówię, wiskozowa podszewka, no i mierzę Wam to, tak żebyście zobaczyli potencjał tej rzeczy. Szok, jestem w szoku. Dalej, w szoku po tych zakupach. Taka euforia mnie trafiła, słuchajcie. Sukienka, mega piękna sukienka. Vintage H&M. Tak wyglądały stare metki H&M. Ja to pamiętam, bo jak byłam taką młodą dziewczyną, to za granicą kupowałam z tymi metkami właśnie. Czyli to może mieć 20-25 lat ta rzecz. Rozmiar 38 niby, ale to jest na mnie dobre. Bo właśnie to są takie zawyżone rozmiarówki. Takie 36-38 ewentualnie. Dla wąskiej talii dość. 100% len. Piękna maxi sukienka w kremowym kolorze. No powiedzcie, czy nie jest cudowna? No naprawdę, jest świetna. Same takie fajne rzeczy, że aż przyjemnie pokazywać, mówię Wam. Ostatnia rzecz z tego sklepu to cudowna katana jeansowa. Patrzcie, rozmiar jest uniwersalny, może być na S-kę bardzo oversize'owa, może być spokojnie też na L-kę, może nawet na XL-kę. I patrzcie na to, jeans jest oczywiście super jakości, bo to jest rzecz vintage. Ten kolor zielony tu na tej bawełnie jest taki lekko już przyprany, ale właśnie w tym stylu rzeczy to nawet pasuje, jak są trochę takie lekko, wiecie, jak teraz się nawet robi specjalnie, żeby to wyglądało trochę już na takie ugryzione ząbkiem czasu. Piękna, prosta, pudełkowa kurtka i ona jest lekko ocieplana, słuchajcie. Normalnie możecie to nosić w jesieni jako taką kurtkę, oczywiście już nie, jak jest taka temperatura 5 stopni, ale spokojnie, patrzcie, jakie piękne guziki. I tu jest taki haft, bodajże w kaczuszkę. No mega piękna rzecz, naprawdę, do jeansów takie coś.
jako kurtkę, albo w ogóle, słuchajcie, do, po prostu do spodni z wysokim stanem, do rurek, do wszystkiego, bo tego typu krój do wszystkiego pasuje. Przepiękna rzecz. Najbardziej mi się wydaje, że będzie na MKL-kę, ale mi się też mega podoba. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, to są zakupy z Barskiej. A teraz pokażę wam, co kupiłam w Vive Profit. Widzieliście tam trochę przebitek. Wszystkiego oczywiście nie wzięłam. Jedna z rzeczy, którą wzięłam, jest duża L-ka, XL-ka spódnica Maxi z viskozy. Bardzo fajna, z takim elastycznym, wygodnym pasem. I piękny kolor. Zobaczcie, jaki cudny jest ten niebieski. To jest naprawdę Maxi, taka Maxi. Jakby ktoś miał niższy wzrost, to musiałby sobie skracać. Ale patrzcie, jaki piękny materiał. Naprawdę spódnica jest... I ona ma jeszcze podszewkę, więc w ogóle nie będzie przezroczysta. Cudowny kolor, bardzo fajna, modna teraz spódnica, bardzo wygodna. Może być nawet i też na jesień, bo to nie jest jakieś takie... Cienkie to jest, ale totalnie nieprzezroczyste, do swetra też będzie pasować. Słuchajcie, to jest cudo. Spódnica prawdziwa vintage. Na bawełnianej podszewce bawełna i zobaczcie na to cudo. Stan idealny. Ona jest taka w stylu safari, z takimi bambusami. Tam są jakieś lwy, słonie. Spódnica w stylu w pustyni i w puszczy. No nie, no to jest po prostu też mega przepiękna rzecz. Do białej takiej sexy podkoszulki, do bluzki wiązanej, ja to wam pokażę, do takiej fajnej bluzki właśnie wiązanej w pasie, a nawet do bluzki takiej w stylu old money trochę. Wow, no naprawdę, no przepiękna spódnica. Właśnie jak mówię, jest wiskozowa podszewka, wszystko w tej spódnicy się zgadza. Ja myślę, że ona jest naprawdę dość stara, może być z lat 80., 90., może nawet 70. Krój z koła i widać, że materiał jest zaprojektowany na spódnicę z koła, bo patrzcie, to się rozchodzi koncentrycznie. To się nie zdarza, serio, dzisiaj się czegoś takiego nie robi. Nie robi się materiału, który ma służyć tylko do jakiejś spódnicy w jakimś celu. To jest naprawdę mega, mega unikat. Wow, słuchajcie, aż mi się gorąco zrobiło, taka jest piękna ta spódnica. I nie wierzę, że ją znalazłam w Vive Profit, bo tam często są takie sieciówkowe rzeczy. No nie zawsze, oczywiście, dużo, dużo fajnych rzeczy tam kupiłam. Rzadko się zdarzają takie perełki vintage w tego typu sklepach sieciówkowych. Ale udało się. Ta-da! Aha, słuchajcie, i teraz tak, sukienka, którą mam na sobie, bardzo mi się podoba, jest to Zara, viskoza. Zauroczył mnie krój i wzór ten japoński, taki z tymi żurawiami tej sukienki. Zara ma czasem takie właśnie linie z tymi żurawiami. Tutaj ma w ogóle fajne wycięcie, więc pokażę się wam od razu. Mnie się bardzo podoba właśnie krój i taki nieformalny, trochę dziewczęcy szyk tej sukienki. Bardzo lubię tego typu rzeczy. Fajnie będzie wyglądać do lnianej marynary, takiej oversize, albo do takiej marynary z kwiatami, którą sobie zostawiam, bo jakoś nikt jej nie chciał, a jest przepiękna i strasznie mi się podoba ta vintage marynara. Ma bardzo fajne kolory, takie pastelowe. Już się wam pokazuję. Niby nie pasujące wzory, ale kolory są idealne i według mnie spokojnie można tak... Jeszcze dwie rzeczy właśnie z Vive Profit. Jedne nowe buty bardzo fajnej marki Augusto, made in Italy. Zobaczcie. Praktycznie nieużywane, bo tutaj jest jakiś taki klej trochę jakby, ale w zasadzie naprawdę zobaczcie, te buty są na skórze. Jest jeszcze naklejka, są idealne. Piękny wzór. Ja w ogóle lubię bardzo takie tego typu akcesoria, które mają takie ciekawe wzory, zrobione jak panterka. Do moich spodni panterkowych będą super stylową, no i w ogóle do rzeczy takich, w jakichś takich beżach, chociaż ja nie jestem taka, wiecie, z tych beżów, ale one są na mnie idealne, te buty, i są mega wygodne, mają skórę w środku, więc po prostu będą super, super, bardzo modne też, bo wiecie, że teraz są modne te wszystkie baleriny. Drugie buty i ostatnia rzecz zarazem z tych zakupów to buty, piękne buty, 38,5 rozmiar, marki Fabiani.
Słuchajcie, wszystko jest skórzane. Naprawdę w idealnym stanie, bo zobaczcie, jak na vintage buty, jakie idealne obcasy. Czyściusieńki spód. Piękny ponadczasowy kształt tej szpilki. Szpilka też nie jest jakaś za wysoka, myślę, że to jest 7,5, 8 może maksymalnie. Bardzo, bardzo ładna skóra, jakościowa. No w ogóle buty są naprawdę idealne. 38,5, cudowne vintage szpilki z najwyższej jakości skóry. No i wykończone są bosko. Super marka. Właśnie dla takich zdobyczy warto łazić po lumpeksach, do czego Was bardzo zachęcam oczywiście, ale możecie też oczywiście zgłaszać się do mnie. Wiadomo, to jest sklep vintage, więc ceny może nie będą już lumpeksowe, ale za to macie rzeczy wyszukane. Ja spędziłam naprawdę na tych zakupach dużo czasu. Wszystko jest prane, prasowane, więc możecie bezpiecznie kupować i po prostu pisać do mnie, jak Was coś interesuje. Ale też bardzo chętnie pogadam, jak ktoś sobie chce napisać do mnie maila, o coś zapytać, to na wszystkie pytania postaram się zawsze odpowiedzieć. Kochani, pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że uda się zrobić jakieś filmy na wyjeździe dla Was, więc zobaczymy się niebawem. Stylówki projektanckie też oczywiście będą trochę przełożone, bo teraz miałam naprawdę nawał wszystkiego i jeszcze koniec roku jest w szkole, więc wiecie. I będę Was niedługo też zapraszać, tych, którzy się interesują edukacją albo mają dzieci, młodzież, na filmiki edukacyjne, które będą na kanale. Filmik na temat starożytnej Grecji i Rzymu. O, wiele ciekawostek będzie tam, będą naprawdę ciekawe, śmieszne elementy, więc można się dużo dowiedzieć i przy okazji spędzić fajny czas. Zapraszam Was już niebawem w czerwcu na ten filmik na kanale. W playliście Moja Szkoła, oczywiście, bo to produkcja szkolna, ale mam nadzieję, że fajna. I będzie też oczywiście przedstawienie nowe muzyczne, musical, ale to dopiero będziemy jakoś pod koniec czerwca wpuszczać, więc też zachęcam Was do zobaczenia tych playlist. Mam też playlisty Eco DIY, jak zrobić na przykład meble z opony i z różnych dziwnych rzeczy. Pozdrawiam jeszcze raz. Cześć!